Hej, witam was, ja jestem Korgens, a to jest gra Hearthstone Heroes of Warcraft. Gramy w pierwszy dodatek do niego, a to jest pierwszy przeciwnik właśnie z tego dodatku. Ja mogę sobie tutaj wybrać oczywiście swoją talię, którą dowolnie złożę, wybieram mojego maga, którym gram od dawna i to bardzo fajnie. I sprawdzimy, jak mi wyjdzie. Jest to moje drugie podejście, za pierwszym złą talię wybrałem. Nie mamy żadnego pierwszoturowego stronnika do wystawienia, więc musimy czekać do następnej tury. W tej turze chyba wystawimy sobie oczywiście młodszą inżynier i stronnik 1-1-2 dobierający kartę, a nasz przeciwnik zadaje nam 1 damage i dobiera kartę, czyli praktycznie wyszło na 0, na 1 ode mnie i od niego. Ja mogę to zrobić jeszcze raz, aczkolwiek lepiej wystawić w tym momencie golema zbożowego. A nasz przeciwnik wystawił kamiennoskórego karkulca, który się healuje i ma 1 ataku i 4 życia. Raczej nie widzę zbytnio jego sensu poza dawaniem mu buffa do zdrowia i do ataku. Atakujemy bohatera i dobieram kartę. Oraz oczywiście drugi raz z mocy. Może wam tutaj lekko, nie wiem, coś tam nagranie spada, bo poprzednie to było nagrane w 60 klatkach. A ja robiłem oczywiście reinstall systemu. Tam inny teraz program używam, bo tamten mi się zjebał. I tyle, i może być coś innego. Wystawił stronnika 4-4 z prowokacją, gdy ginie, dodaje 2 damage'u wszystkim, chyba już znam to na pamięć. Dobrze jest w tym momencie zadać to obrażenia z pocisków. I zadaliśmy dokładnie tak, jakie potrzebujemy, żeby z Frostbolta go zabić. Zniszczył swojego stwora, otrzymał on 2 damage'u, ja palę w niego 2 damage'u, mój stronnik przeżył. W tym momencie wypaliłem z Hero Power oczywiście jeszcze raz, jeszcze jeden damage'u. To jest bardzo fajny stronnik, który ma ukrycie i dostaje 1 plus 1 na początku lub końcu swojej tury. Oraz ma bardzo fajną pasywkę ten przeciwnik. Mianowicie przyzywa stwora 3-1, który w momencie, kiedy go nie zabijemy, może fajny damage nawet zrobić. Jest to taki trochę ulepszony Paladyn. Tylko, że Paladyn na to się zazwyczaj ignoruje, te stroniki, bo są do dupy. A ten jest nawet całkiem fajny. Szarża Agonia zadaje 3 punkty damage'u swojemu bohaterowi. Ale widać od razu, że to jest komputer, bo żaden gracz nie zrobiłby nigdy żadnego takiego ruchu, jak właśnie on zrobił przed chwilą. W tym momencie wystarczy, że ja walnę tutaj za 2. Dokończę Remufalem za 2, tajemną eksplozją i nie ma stworów. W tej sytuacji mogę wystawić sobie takiego stronnika, walnąć z Hero Power i grać dalej. Jak widzimy, jest bardzo prosty przeciwnik i to jest naprawdę łatwizna. Jest oczywiście później jeszcze poziom hardcore, jak przejdziemy wszystkich bohaterów, żeby móc po prostu spróbować na wyższym poziomie trudności. Ja to nie zamierzam grać. Karty już otrzymałem, to do widzenia. Walę w niego z Fireballa i w tym momencie albo mnie i jeszcze zamrożenie. I teraz albo mnie zabije w jednej turze, albo się wyhiluje, albo ginie. Jeszcze się z nim troszkę chyba pobawimy. Albo walimy prosto Firepola. I tyle. To był pierwszy boss z dodatku do gry Hearthstone Heroes of Warcraft. Abnub Rekan. Tutaj tam jest taki oczywiście drzemordę. Nie, i tak nie pokonasz, ale pokonam ją już za 2 odcinki. To wszystko na dzisiaj. Jeśli film wam się podobał, to zapraszam do polajkowania gro. Jeśli jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji kanału oraz udostępnienia tego filmu Heroes.